Witam się, witam serdecznie i zapraszam na wspólne przygotowywanie ciasta. W misce już mam oddzielone 6 białek, dodam do nich odrobinę soli i za chwilę ubiję z tego na sztywno pianę z białek. Potem będziemy potrzebować oczywiście żółtek, również 6 jajek. 6 łyżek cukru zwykłego, cukier wanilinowy i tutaj już mam przygotowane 6 łyżek mąki pszennej z 2 łyżeczkami proszku do pieczenia i łyżka kakao. I zabieram się za chwilę za ubijanie białek na sztywno i będziemy dodawać pozostałe rzeczy. Białka już mam, jak widzicie, ubite na sztywno i teraz będziemy dodawać po kolei. Po troszku cukier oczywiście, będę dalej ciasto ubijała, cukier wanilinowy do tego lub jakiś ekstrakt może być waniliowy, jak nie macie, i po jednym po prostu żółtku. I to wszystko razem będę ubijała. I tak, znowu cukier, znowu żółtka i tak dalej. I wszystko tutaj będę miksować, kochani. I tak do połączenia wszystkich składników. Tutaj mamy już wszystko, jak widzicie, w misce. Cukier, wszystkie żółtka. Teraz sobie wymieszam sypkie składniki i będę je dodawać również po troszku i łączyć z całością. Widzimy się, jak będzie wszystko połączone. I już ciasto na biszkopt, jak widzicie, mam gotowe. Będzie to baza ciasta, które dzisiaj dla Was przygotowałam. Potem się dowiecie, jakie składniki. Ja akurat sobie zrobiłam kakaowy biszkopt, ale jeżeli nie chcecie, to możecie sobie zrobić po prostu bez kakao, czyli będzie biszkopt jasny i zaraz sobie wlewam do formy. U mnie forma 28 cm. Normalnie jakbym piekła na tor, to bym dawała formę 20 lub 22 albo 24, nawet 20, żeby można było ten biszkopt przeciąć na 3, a nawet 4 części. A że ja będę po prostu robiła, będzie to baza ciasta, które dzisiaj przygotowałam, także bądźcie do końca i dowiecie się co trzeba będzie. Lekko wysmarowałam sobie olejem, niektórzy mówią, że nie trzeba, ale to już jest moja taka przyzwyczajka. Tutaj oczywiście sobie dokładnie trzeba jeszcze wymieszać, mieszałam, ale tu jeszcze w dalszym ciągu zostaje się mąka. Bo po prostu, żeby ten biszkopt nie był aż taki strasznie wysoki, bo tutaj jeszcze będą dodatkowo masy dochodziły i mam nadzieję, że na wysokości tej formy się zmieszczę. Muszę jeszcze przynieść pozostałe składniki, które będą potrzebne. Piekarnik już nastawiłam. Będzie się piekło na środkowej półce bez termoobiegu. Około 30 minut, wiadomo, sprawdzamy do suchego patyczka. Przepis na ten biszkopt jako bazę do tortów to Wy już macie na kanale, sam biszkopt, ale dzisiaj będzie biszkopt właśnie bazą do ciasta, a zobaczycie jakiego. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodoba. Ja czekam na nagrzewający się piekarnik, wstawię ciasto i w międzyczasie będziemy przygotowywali pozostałe potrzebne rzeczy. Jak biszkopt się będzie piekł, rzeczy podstawiam, wiadomo, do umycia. Czyli ja czekam na piekarnik i widzimy się za chwilę w przygotowaniach do po prostu do masy, do tego biszkoptu, co będzie potrzebne. I mamy składniki, które będą potrzebne do przygotowania masy. W pierwszej kolejności zajmiemy się przygotowaniem budyniu,
który będzie bazą do masy budyniowej. Czyli co potrzebujemy? Ja zawsze daję mniej o szklankę mleka, żeby budyń był gęściejszy. Potrzebuję 2 budynie bez cukru po 40 gram. Tutaj mam odlaną szklankę mleka, a w garnuszeczku, w garnuszku, rondelku są 2 szklanki mleka z 4 łyżkami cukru. Proszki budyniowe rozprowadzę tutaj w mleku, wymieszam dokładnie, to mleko idzie do zagotowania i jak mleko się zacznie gotować, wlewam proszki budyniowe cały czas mieszając i budyń odstawiam do ostudzenia. Będziemy potem potrzebowali kostki margaryny lub masła w temperaturze pokojowej, czyli ja sobie wyjęłam, ona tutaj będzie czekała, potem będziemy ucierać ostudzony budyń po prostu z masłem lub margaryną. Ale to jeszcze nie są wszystkie składniki. Będzie jeszcze coś, ale muszę iść i po prostu przynieść. Będą potrzebne również owoce, a jakie za chwilę zobaczycie. Także ja się zabieram za gotowanie po prostu budyniu. Wy sobie możecie biszkopt zrobić, jaki tam macie sprawdzony przepis. Niekoniecznie musicie robić biszkopt z mojego przepisu, ale jeżeli ktoś po prostu chce, to może zrobić. Biszkopt jest po prostu obojętnie jaki zrobimy, aby po prostu był sprawdzony przepis na biszkopt. Ja mam swój sprawdzony, więc robię taki, a wy może macie jakiś inny sprawdzony przepis na biszkopt. No dobrze, ja się kochani zabieram za gotowanie budyniu. Piekarnik jeszcze się w dalszym ciągu nagrzewa. Jak się nagrzeje, to wstawię, jak mówiłam, do pieczenia na około 30 minut w 200 stopniach na środkowej półce bez termoobiegu. I będę przygotowywała pozostałe rzeczy. Na razie zajmiemy się gotowaniem, ja się zajmę gotowaniem budyniu i odstawię, niech on sobie stygnie. Za ten czas jak ciasto się upiecze, bo ciasto też będzie musiało, wiadomo, przestygnąć, żeby biszkopt można było przekroić na pół. Będziemy go przekraiwać na pół, na 2 części i wtedy będziemy robić masy. No dobra, to ja idę gotować budyń. Budyń przed chwilą zdjęłam z ognia, został ugotowany, jest dosyć gęsty i niech sobie stygnie, ciasto się piecze. Jak widzicie, biszkopt już mi się ładnie upiekł. Ja go jakiś czas wyjęłam po prostu z piekarnika, on już mi ładnie przestygł i za chwilę go przekroję na pół, a teraz zajmiemy się przygotowaniem po prostu masy budyniowej. Margaryna lub masło 250 g w temperaturze pokojowej i będę ucierała po prostu z tym moim już wystygniętym budyniem i widzimy się, jak wszystko już będzie połączone. Już masa budyniowa jest utarta, budyń z margaryną lub masłem. Do tego dodaję niepełną szklankę wiórków kokosowych, ale jak wy nie lubicie, możecie pominąć. Ja mam dosyć spory zapas, więc postanowiłam dzisiaj wykorzystać do masy i po prostu sobie wymieszam i za chwilę będziemy przekładali biszkopt, który już sobie przekroiłam na pół, bo po prostu fajnie tak będzie chrupiąco między zębami z wiórkami kokosowymi. Tak postanowiłam. Co jeszcze będzie, kochani, potrzebne? Będą potrzebne jabłka prażone, 2 słoiki około litrowe. Trzeba je będzie podgrzać i potem dodać do tych jabłek galaretki. I zaraz wam mówię, jakie galaretki. Brzoskwiniowe lub po prostu mogą być pomarańczowe. 2 galaretki
brzoskwiniowe, ale muszą być jabłka ciepłe, żeby te galaretki się po prostu rozpuściły. Ja zaraz sobie te jabłka wezmę do garnka i po prostu będę je podgrzewała. Jeżeli nie macie po prostu świeżych takich jabłek prażonych, to kochani, możecie sobie po prostu pokroić i jabłka przysmażyć, świeże po prostu pokroić w kostkę lub je zeczyć na tarce i je po prostu uprażyć i wtedy dodać do nich galaretki. Ja robię jabłka, jak mam możliwość i dostęp do po prostu jabłek, bo nie muszą być jakieś takie piękne, a potem po prostu już mam szypić szybciej, jeżeli chcę takie jabłka wykorzystać na przykład do jakiegoś ciasta z jabłkami, szarlotek i tego typu rzeczy. Moje jabłka już wiadomo są słodzone. Nie wiem, czy akurat te były z dodatkiem cynamonu, czy nie. Takie jabłka to jak się robi, to możecie znaleźć w playliście, kochani, i przetwory domowe. Także jeżeli ktoś by był zainteresowany, to będzie mógł w sezonie sobie po prostu zrobić takie jabłka do słoików i fajnie się potem je wykorzystuje do wszelkiego rodzaju wypieków, szarlotek, wszelkich ciast. Nie musimy się bawić, ale jak ktoś nie ma, to jak mówiłam, świeże też będą ok, tylko mamy więcej pracy. I zapomniałam jeszcze powiedzieć, do tych brzoskwiniowych galaretek jeszcze ma iść jedna galaretka cytrynowa. Położyłam ją gdzie indziej. No dobra, lecę podgrzewać i dodam potem te galaretki. I biszkopt już mamy wyjęty z tartownicy. Ja go, jak mówiłam wcześniej, przekroiłam. Górną część teraz sobie zabierzemy. Dam po prostu rąd z tartownicy. Mam nadzieję, że ciasto mi się tutaj z tymi masami pomieści na wysokość tortownicy. Wszystko się okaże. Ja zrobiłam sobie biszkopt ciemny. Skakałem, ale jeżeli chcecie, to możecie sobie zrobić biszkopt po prostu jasny. I mamy już rant założony i teraz przejdziemy do wykładania masy budyniowej. Masy budyniowej jest jej sporo, więc myślę, że ciasto będzie dosyć wysokie. Dlatego po prostu upiekłam w blasce 28 cm, żeby było miejsce na wszystkie te masy. Mam nadzieję, jak mówiłam, że na wysokość mi się to ciasto zmieści. Robię go pierwszy raz, ale przepis mi się bardzo spodobał, więc postanowiłam zrobić w oryginalnym przepisie. Nie było wiórków kokosowych, ja postanowiłam dodać i ciasto było pieczone na jasnym biszkopcie. Ale żeby był fajny kontrast, bo masa jest biała, to postanowiłam, że zrobię kakaową, po prostu kakaowy biszkopt. Przepis na taki biszkopt to robiłam w wąskiej blasce, wiadomo, na tort, to żeby można było go przekroić. I sobie fajnie wykładam tą masę budyniową. Was w międzyczasie zapraszam na smakera po przepisy moich dań i ciast, które możecie sobie wydrukować na moją grupę na Facebooku Monika Prezentuje, gdzie możecie stawiać swoje wypieki, dania i ciasta. Także zachęcam, zaglądajcie. Oczywiście zapraszam również na moje inne przepisy, na ciasta, na różne dania domowe, proste. Także mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. I tutaj już nastawiłam na gaz moje jabłka. Niech się uprażą i dodam do nich galaretki i będziemy działać dalej. No to cóż, kochani. Przestudziłam już troszkę te moje jabłka z tą galaretką. Są lekko ciepłe, ale żeby nie były gorące, bo nam się tutaj masa
budyniowa, wiadomo, rozpuści. Nie wiem, ile trzeba by było, może jakieś 1,5 kg jabłek świeżych. Po prostu je uprażyć i dodać te galaretki, wiadomo, też trzeba wtedy dodać cukru, bo w zależności od kwasowości jabłek. No i zobaczcie, masa jabłkowa wyłożona. Teraz kładę drugi blat biszkoptu, no i zobaczcie, wyszła mi cała po prostu blaszka tego ciasta. Oczywiście ciasto pójdzie do schłodzenia. Możecie sobie dowolnie po prostu ozdabiać polewą lukrem. Ja zrobię po prostu polewę. Na polewę potrzebujemy jakieś 2 łyżki margaryny lub masła, łyżka kakao, 2 łyżki cukru i 2 łyżki wody. To sobie rozpuszczę, ale nie zagotowuję i odstawię, żeby lekko przestygło. Moja polewa już przestygła, zgęsła i teraz poleję sobie po prostu ciasto i posypię wiórkami lub możecie dać jakąś inną ozdobę i zobaczcie, prezentuje się tak. I teraz do schłodzenia do lodówki i potem jeszcze pokażę, jak będzie wyglądało. Ciasto po zdjęciu rantu prezentuje się tak, jest bardzo wysokie, jak widzicie. I na talerzyku wygląda w ten sposób. Jak widzieliście, ciasto wyszło bardzo wysokie. Tutaj na blasce prezentuje się tak. Już troszkę, jak widzicie, jest zjedzone tego ciasta. Fajnie się, powiem wam, po prostu ta galaretka zwięzła z... jabłka z galaretką się zwięzły. Już wam mówię, jak to ciasto smakuje. Lekkie, takie wilgotne, z masą budyniową i z tymi jabłkami na biszkopcie. Ciasto jest bardzo wydajne, jak widzicie. Bardzo duża blacha wyszła. Myślałam, że mi się aż nie zmieści. Po prostu, powiem wam, pyszne. Polecam na różnego rodzaju imprezy. Możecie na zbliżający się u was komunie lub inne po prostu okazje lub bez okazji sobie takie ciasto zrobić, bo wychodzi duża blacha tego ciasta, jest pyszne i myślę, że jest też proste w wykonaniu. Oczywiście przepis, jak nie od razu, to w późniejszym terminie będziecie mieli w opisie. Pa!